ma Martyna. Chcesz się spotkać w parku? No nie wiem, za 15 minut. No dobra, jesteśmy umówione. Hejka, pa. Ej, widzisz tamte dzieci? No wiadomo, co z nimi nie tak? Mają chipsy. Nie masz na nie ochoty? W sumie, czemu nie? No to patrz. Ania, co ty robisz? Hej! Co masz jeszcze? Przyjmuję je, o co wam chodzi? Oddawaj. Ty to lepiej usiądź, dziecko. No. Chodź. Pa, pa! Mama? Halo? No, hej, mamo. No, ja jestem w parku, za nią siedzę. No, ale ja nie mogę teraz przyjść. No, po prostu nie mogę, jestem zajęta. Boże, mamo! Dobra, już idę. Co jest? No, muszę wracać do domu. Czekaj. Serio? No, ja nie wiem, co tam jest nie tak. Po prostu, dobra, Ania, ja muszę iść. Dobra, bo po prostu... no, pa. Się tak zdenerwowałam, papa, kochana. Do jutra! No. Ty pijaku! Dziecko od najmłodszych lat będzie musiało żyć w patologii. Wstydziłbyś się! A ja bardziej nie byłem trzeźwy nigdy. Ludzie się na ciebie patrzą. Jutro idę o wniosek o rozwód. Na se idź, gitara, siema. Halo, halo! Przywitajcie YouTube! Będziecie sławni! Kogo chcecie pozdrowić? Ciebie, siebie, siema. I Bren, chodź! Karyna, chodź! Kochani, oto typowy dzień z życia Seby. Siema. Muszę zadzwonić do Ani, przecież sama nie pójdę na imprezę. Nie no, ona nigdy nie odbiera. Hanka to jedyne wyjście, no. No hej, Hanka, przynajmniej ty odbierasz. Słuchaj, nie widziałaś gdzieś Ani? No jak to jest na basenie? Ania i basen? Nie no dobra, słuchaj, akurat jestem koło basenu, to zobacz, czy na tym jest, ale wątpię, przecież Ania nigdy nie chodzi na basen. No dobra, no to do zobaczenia na imprezie. Pa, 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 pa. Ty, no faktycznie Ania jest na basenie. Zaraz ją stamtąd wyciągnę. Cześć Ania, co tam u ciebie? A no wiesz, u mnie to zawsze wszystko świetnie. Na pewno. A co dzisiaj robiłaś w parku? Nagrywałam ludzi. I to jest dobre? No tak. Zanim coś powiesz, odpowiedz mi na jedno pytanie. Czy Martyna tak na ciebie wpływa? Tylko ja decyduję o tym, jak się zachowuje. Ania! Coś mi się nie chce, Ania, w to wierzyć. Nareszcie cię znalazłam. Idziemy na imprezę, chodź. O, daj mi spokój, idź sobie. Nie widzisz, że ja teraz rozmawiam z Radkiem? Co ty robisz? Idę, więc idziemy na imprezę. Nie. Ja zostaję tu, muszę popływać. Także idź sobie, ja przyjdę na tą imprezę, ale teraz daj mi spokój. Ale dobrze, to ja sobie idę, a ty sobie pływasz. Jejku, wszyscy mnie zostawiają. Sprawiam wszystkim przykrość i nikt nie chce ze mną rozmawiać. Może jednak nie warto być taką osobą? Muszę to szybko zmienić, bo w innym wypadku za parę lat zostanę sama jak palec. Od teraz będę dobrym człowiekiem. Tymczasem chyba powoli zaczyna mi brakować tlenu. Dam radę. Wszystko odkręcę. Nie dam ci szansy. Nigdy się nie zmienisz. A ja ci nie potrzebuję, nie? Miło mi to słyszeć po 10 latach małżeństwa. Ej, hej! Zostaw ją! Ona nic ci nie zrobiła. Halo, czy nic pani nie jest? A to nie ty wczoraj nas nagrywałaś? No tak, to ja, ale postanowiłam się zmienić. Nie chcę już być zła. No dobrze, dziecko. Dobrze, że się zmieniasz. Koleżanko, pamiętasz, ja wczoraj zabrałam ci chipsy. Chciałam cię przeprosić i kupiłam ci nowe. Dziękuję. Proszę.
każdy może zmienić się na lepsze.